Czy wiecie, że jednym z najwybitniejszych polskich alpinistów była Wanda Rutkiewicz, która w 1986 roku jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła K2, jeden z najtrudniejszych szczytów, drugi co do wielkości ośmiotysięcznik świata. W 2020 roku obchodzimy 40. rocznicę pierwszego na świecie zimowego wejścia na Mount Everest. Dokonali tego w 1980 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. Na ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie prezentujemy zdjęcia, pamiątki i sprzęt używany w trakcie tej słynnej wyprawy. Wiecie, że w żeglarstwie używa się często technik wspinaczkowych wykorzystywanych w alpinizmie? Wyobraźcie sobie, jak można bezpiecznie w czasie sztormu wejść na wysokie maszty rejowego żaglowca. W zależności od warunków panujących na morzu, bywa, że wspinaczka na maszt jest nawet trudniejsza niż w górach. Maszt razem z jachtem nieustannie buja się na fali, a cały taki lunek, po którym wchodzimy na górę, jest dodatkowo mokry i śliski. Dzięki zastosowaniu uprzęży, którą już wcześniej Wam pokazałem, i takiego prostego systemu lądży, podobnego do tego, jaki zapewne znacie z parków linowych, po odpowiednim szkoleniu możecie bezpiecznie prowadzić autoasekurację zarówno na jachcie, jak i w wysokich górach na odpowiednio przygotowanych szlakach. Wystarczy, że jeden element ląży zawsze jest wpięty w punkt asekuracyjny. Drugim w tym momencie możecie przepiąć się do kolejnego, ale poprzedni możecie odczepić dopiero wtedy, kiedy jesteście pewni, że tamten jest bezpiecznie wpięty. Do ląży, którą tutaj widzicie, możemy przywiązać uprząż. Ląża zabezpiecza nas przed upadkiem w trudnym terenie i umożliwia autoasekurację. Zabezpiecza nas również na jachcie przed wypadnięciem za burtę w czasie trudnych warunków. Przywiązujemy ją do ląży w następujący sposób. Ten węzeł potocznie nazywany jest główką skowronka lub krawatem. Zawsze pamiętajcie o kasku i butach wspinaczkowych odpowiednio dobranych do ścianki lub terenu. Na jachcie oczywiście nie będziecie używali absorbera, który pochłania energię w czasie odpadnięcia od ściany. Kolejnym węzłem, który dzisiaj poznamy, jest węzeł ratowniczy. Polscy alpiniści też go znają i często nazywają węzłem tatrzańskim. Jako jedyny ze znanych węzłów spełnia następujące wymogi potrzebne w ratownictwie. Jest pętlą, która się nie zaciśnie samoczynnie na ratowanym, można go zawiązać nawet jedną ręką i bardzo dobrze trzyma. Na prezentowanej fotografii widzimy Wandę Rutkiewicz w trakcie treningu skałkowego na Krzywej Turni w Sokolikach. Jak widać na fotografii, lina asekuracyjna jest przywiązana do prowizorycznej uprzęży właśnie węzłem tatrzańskim. Najlepiej uczyć się wiązania węzła ratowniczego lub też tatrzańskiego przez wiązanie go na sobie, symulując tym samym warunki, które mogą spotkać Was w rzeczywistości. Teraz powoli, krok po kroku. Kciukiem wykonujemy pętlę. Jednocześnie mamy w środku fragment liny, którą trzymaliśmy w swojej prawej dłoni. Palcem wskazującym przeplatamy przez linę i wyciągamy przez pętlę. Jednocześnie prawą ręką napinając linę. W ten sposób powstaje węzeł tatrzański lub ratowniczy, a ten trójkąt, który powstał tutaj, zapobiega przez wyślizgnięcie się z pętli. Teraz zawiążemy węzeł ratowniczy troszkę prostszą techniką. Dla porównania z węzłem ratowniczym, najzwyklejsza prosta pętla zaciskowa jest wykonana w ten sposób.
składa się z ósemki i z przewleczonej przez jej środek liny. Pamiętajcie, że ta zwykła, prosta pętla zaciskowa, źle zastosowana, może być bardzo niebezpieczna. Nie jest używana w ratownictwie, ponieważ może zacisnąć się na ratowanym, wyrządzając mu krzywdę. Nie wolno jej wiązać na żadnej części ciała. Historycznie używana była do robienia wnyków, czyli prostych pułapek na zwierzęta, oraz jako węzeł służący do mocowania bagażu lub towarów. Czy wiecie, że na dawnych żaglowcach liny służyły również do badania prędkości, z jaką poruszał się statek? W tym celu używano logu, czyli długiej liny z zawiązanymi na niej supełkami i drewnianą płytką na końcu. Sprawdzając klepsydrą czas, jaki upłynął od rzucenia drewnianej końcówki logu za burtę i drogi, jaką pokonała płynąc wzdłuż burty, rozwijając linę z bębna, można było określić prędkość statku. Ostatnimi węzłami, które dzisiaj poznamy, będą węzeł cumowniczy żeglarski oraz kluczka. Wbrew obiegowej opinii, prawidłowo i starannie zawiązany węzeł cumowniczy żeglarski jest bardzo wytrzymałym węzłem, służącym do powstrzymywania jachtu od odpłynięcia od nadbrzeża. Wykonujemy go, robiąc jedno przełożenie na krzyż, nie kontynuujemy przekładania liny, puszczamy ją i kończymy drugie przełożenie pod spodem. Na końcu wiążemy dwa półsztyki, czyli proste przełożenia. Ciekawostką jest to, że węzeł sam się usztywnia przy każdym ruchu jachtu na fali. Im bardziej jacht odsuwa się od nadbrzeża, tym węzeł mocniej się zaciska. Na szczęście ten węzeł jest tak zaprojektowany, że jeżeli go chcemy sami rozwiązać, nie stwarza dużego oporu, nawet jeżeli jest pod sporym obciążeniem. Jeżeli nie macie czasu na zawiązanie węzła cumowniczego, możecie wcześniej przygotować sobie prostą pętlę do zarzucenia na poler, czyli znajdujący się na brzegu słupek do cumowania. Pętlę wykonujemy z podwójnie złożonej liny. Nazwa tego węzła to kluczka. Niestety mocno zaciśniętej kluczki praktycznie nie da się rozwiązać. Na koniec przypominam Wam, że liny i ludzie, którzy je obsługują, ratują życie. Pomyślcie o tym, kiedy będziecie widzieli załogę helikoptera ratunkowego w akcji. To dzięki tej specjalnie wzmocnionej, wysoce wytrzymałej linie oraz elektrycznej wyciągarce ratownik może opuścić się do osoby potrzebującej pomocy i bezpiecznie wrócić z nią na pokład śmigłowca, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych. Poznaliście dzisiaj tylko kilka przykładowych węzłów stosowanych w żeglarstwie, wspinaczce i ratownictwie. Jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. Pamiętajcie, że w używaniu węzłów liczy się pomysłowość i dokładność. Każdy z tych węzłów może znaleźć zastosowanie w życiu codziennym, ułatwiając wiele czynności, szczególnie w trakcie aktywności na świeżym powietrzu. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Zapraszam do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie na pełne zajęcia o linach i węzłach. W trakcie tych zajęć nie tylko poznacie dużo więcej przydatnych węzłów i ciekawych historii, ale również weźmiecie udział w sportowej rywalizacji, odkrywając m.in. sekret węzła gordyjskiego.